Wydawnictwo Dolnośląskie oraz Audioteka.pl przedstawiają Remigiusz Mruz jako Owel Lengmansbe Prom Copyright Publikat S.A. Owel Lengmansbe 2017 Czyta Marek Kalita Pamięci ofiar ekstremizmu Wszyscy rodzimy się szaleni Niektórzy już tacy pozostają. Samuel Beckett Sobota, 14 stycznia, godzina 13.29. Świat zdawał się wyblakły. Katrin Elegard, jako jedna z niewielu osób, zdecydowała się wyjść na pokład, kiedy prom zbliżał się do pogrążonego we mgle archipelagu. Wypatrywała zabudowań Torshaun. Ale ze względu na parszywą pogodę ledwo dostrzegała odległe klify na wyspie Strejmoj. Wichura była tak silna, że można było odnieść wrażenie, iż potrafiłaby wywiać duszę z ciała człowieka. A jeśli nawet nie, to z pewnością zwiewała kaptur z głowy Katrin. Policjantka ściągnęła mocniej sztormówkę, podchodząc do relingu. Nie było na co patrzeć, ale nie zamierzała wracać pod pokład. Przypuszczała, że to ostatni raz, kiedy może zobaczyć, jak prom podchodzi do portu w Torshaun. Nigdy więcej nie będzie miała okazji, by płynąć nim z Danii, podjęła decyzję o przeprowadzce na wyspy Owcze. Cały jej dobytek znajdował się w samochodzie zaparkowanym na piątym pokładzie. Cała jej przyszłość zaś czekała na nią w Westmanie, niewielkim miasteczku leżącym na północnym zachodzie wyspy. To tam miała zamieszkać, założyć rodzinę, pracować i wspólnie z Halbiernem Olsenem cieszyć się każdą chwilą życia. Życia, którego długość stała pod znakiem zapytania. W tamtym roku u Katrin zdiagnozowano raka piersi. Poddała się operacji i długotrwałemu leczeniu, ale prognozy nie były najlepsze. Lekarze dawali jej teraz pięć lat. Ani ona, ani Halbierny. Nie przyjmowali tego do wiadomości, wychodząc z założenia, że wszelkie wyliczenia są oparte na niemiarodajnych średnich. Elegard słyszała kiedyś powiedzenie, że statystyka jest jak latarnia uliczna dla pijaka, przydaje się do podparcia, a nie do iluminacji i w zupełności się z nim zgadzała. Postanowiła być dobrej myśli, choć to może najtrudniejsza decyzja, jaką w życiu podjęła. W taką pogodę to nawet huldu folk się nie pokazują, rozległ się męski głos. Katrina obejrzała się przez ramię i zmusiła do uśmiechu. Duchy kamieni, dodał mężczyzna, podchodząc bliżej. Czy też ukryci ludzie mieszkający u stóp gór, dokończyła. Tak, znam ten mit. Stanął obok niej, złapał za reling i zapatrzył się gdzieś w dal. To nie żaden mit. Oczywiście, że nie. Dla nas te istoty są równie realne jak dla Was święci czy błogosławieni. Elegard przez moment wpatrywała się w ponurą toń wód cieśniny Nolso Jarfierder. Potem obróciła się do rozmówcy: Skąd pewność, że nie jestem stąd? Inaczej nie zamarzałaby pani na pokładzie, tylko po to, by zobaczyć skrawek kamienistego zbocza we mgle. A jednak pan robi to samo. Wskazał na aparat fotograficzny przewieszony przez ramię. Zmusu. Odparła potem podał jej rękę. Tor Ingar Estere. Pracuje dla Feresk Dagblad. Szefostwo zażyczyło sobie relacji na blogu. W końcu mamy nowy prom i nowe linie. A zwykłego artykułu już napisać nie można. Teraz musi być interaktywnie. Katrinu ścisnęła mu dłoń. Mógł mieć najwyżej dwadzieścia lat, przez co utyskiwanie na rozwój nowych technologii zabrzmiało mało wiarygodnie. Mimo to Elegard ze zrozumieniem kiwnęła głową. Kiedy tylko się przedstawiła, oczy mu zabłysły. Nie była zdziwiona. Na wyspie, gdzie każdy znał każdego, lokalne wiadomości nie omijały nikogo. Zwłaszcza te związane z duńską policjantką i dwiema sprawami kryminalnymi, które wstrząsnęły społecznością. Kogo jak kogo, ale pani nie spodziewałem się tu zastać. Dlaczego nie? Wydawało mi się, że danie stać na wysyłanie swoich ludzi samolotami. Ujasła lekko kąciki ust. Jestem tu prywatnie. Na pewno? W jego głosie dało się słyszeć nutkę nadziei. Typowy reporter, pomyślała Katrin. Liczy na to, że zjawiła się tutaj z powodu kolejnego przestępstwa. Na jemu uda się jako pierwszemu poznać szczegóły. Wyciągnęła z kieszeni kurtki pasek białej czekolady zawinięty w niemal puste opakowanie. Zjadła dwie kostki, a resztę schowała. Kiedyś to był jeden z jej nałogów, teraz jedyny. Wszystko inne odstawiła. Na pewno, potwierdziła z uśmiechem. Tym razem liczę na spokojny pobyt. Popatrzył na nią badawczo. Coś nie tak? Nie, odparł. Po prostu trudno mi uwierzyć, że zjawiła się tu pani bez powodu. Powód jest być może najważniejszy ze wszystkich. To znaczy? Katrina oparła się o barierkę. Miała wrażenie, że zacinający śnieg z deszczem zamarza na jej twarzy i tworzy skorupę, która nigdy nie pęknie. Nie wiedziałam, że umówiliśmy się na wywiad. Tylko korzystam z okazji. Thor Ingar wzruszył ramionami. Ostatnio nie ma o czym pisać. Brakuje panu zaginionych dziewczyn i kości znajdowanych na dnie zatok. Ester schował aparat pod kurtkę i zapiął ją pod samą szyję. Przynajmniej mieliśmy materiał, mruknął. Teraz pozostaje relacjonować pierwsze poczynania nowej linii żeglugowej. Zupełnie jakby horyzont Ferger miała cokolwiek zmienić. Zgodnie z przewidywaniami Katrin, chłopak zaczął się rozwodzić na temat duńskiego przedsiębiorstwa, które rzekomo siłą wtargnęło na rynek opanowany wcześniej przez farerską Smirill Line. Starała się nie słuchać. Wszystko to wpisywało się w ogólną niechęć miejscowych wobec Duńczyków i znała każdy argument, który mógł się pojawić w tym monologu. Skupiła się na wyłaniających się z mgły wzniesieniach i odpłynęła myślami. Po chwili jednak z zamyślenia wyrwał ją cichy pomruk. Być może nie zwróciłaby na niego uwagi, gdyby słuchała reportera i gdyby przez ostatnie trzydzieści parę godzin nie słyszała pracującego jednostajnie silnika. Dźwięk ten stał się tak nieodłącznym tłem, że przestała zwracać na niego uwagę i dlatego teraz odnotowała nawet niewielką zmianę. Słyszał pan? Tor Ingar się rozejrzał. Co takiego? Spadły obroty silnika. Zbliżamy się do torszaun. Prom zwalnia. Stanowczo za wcześnie. Nie wydaje mi się. Niech mi pan wierzy, płynęłam już tędy nieraz. Odwróciła się w kierunku nadbudówki, na której powiewały duńskie bandery i obracały się dysze urządzeń nawigacyjnych. Niewysoką wieżyczkę obiegały dwa podesty, ale nikogo na nich nie było. Oprócz tego konstrukcja sprawiała wrażenie, jakby jej jedynym przeznaczeniem było stworzenie miejsca dla licznych masztów i schodów, które prowadziły na najwyższy pokład. Nagle rozległ się jeszcze wyraźniejszy jęk silnika. Nie powie mi pan, że tego też nie słyszał. Słyszałem, odparł Esterę, marszcząc czoło. Brzmi, jakbyśmy wpływali do portu, a jesteśmy jeszcze. raz. Prom gwałtownie zwolnił. Katrin nie przypuszczała, że tak masywna jednostka jest w stanie wyhamować tak szybko. Chwyciła się relingu i spojrzała pytająco na dziennikarza, ale ten tylko wzruszył ramionami. Zanim zdążyła zastanowić się nad tym, co jest powodem nagłego zatrzymania, z głośników pokładowych rozbrzmiał przeciągły, głośny dźwięk. Metaliczne wycie przywodziło na myśl konające zwierzę. Co to za Syrena? spytał Tor Ingar. Pojęcia nie mam. Pierwszy raz słyszę coś takiego. Prom nadal w szybkim tempie wytracał prędkość. Katrina wychyliła się za burtę i spojrzała na spienione wody cieśniny, które zdawały się walczyć z kadłubem statku. Nieprzyjemny sygnał stawał się coraz głośniejszy. Alarm pożarowy? rzucił Esterę. Możliwe. Ale nawet jeśli wybuchłby pożar, jesteśmy przecież rzut beretem od portu. Elgard też była tego zdania, choć właściwie nie miała pojęcia, jak wyglądają procedury awaryjne. Czasem wymykały się zwykłej logice, co pokazała choćby ewakuacja kosty Konkordii. Nie przeżyły 32 osoby. Tyle, że wtedy statek zboczył z kursu i uderzył w kamieniste dno. W tym wypadku ewidentnie było inaczej. Thor Ingar rozglądał się nerwowo po pokładzie, jakby gdzieś tutaj mógł znaleźć odpowiedź. Jedno jest pewne, odezwała się po chwili Katrin. Będzie miał pan ciekawy materiał. Oby nie nazbyt ciekawy. Przed chwilą był pan gotów pisać o kolejnych zaginięciach i kościach. Czyichś, podkreślił. Niekoniecznie swoich. Nie ma się czym przejmować, stwierdziła. Jestem przekonana, że. Nie dokończyła, bo Syrena zmieniła ton, a dźwięk stał się jeszcze głośniejszy. Teraz przywodził na myśl kakofonię sygnałów alarmowych podczas jednego z tych tragicznych zdarzeń, w których udział biorą wszystkie służby. Katrin miała nadzieję, że to skojarzenie nie okaże się prorocze. Odgłos dudnił jej w głowie jak młot pneumatyczny. Nie mogła zebrać myśli. Esterę zasłonił uszy i się skrzywił. Przez moment trwali w bezruchu, po czym Elegard potrząsnęła głową i wskazała na nadbudówkę. Ruszyli w jej kierunku szybkim krokiem. Katrin dostrzegła, że od strony rufy zbliża się do niej także inny mężczyzna. Kiedy podeszła do drzwi, nacisnęła klamkę, ale ta ani drgnęła. Katrin spojrzała bezradnie na dziennikarza, a potem spróbowała jeszcze raz. Szarpnęła za drzwi. Zablokowane, oznajmiła. Thor Ingar ściągnął brwi, a ona uświadomiła sobie, że przez cały ten hałas rozmówca nic nie usłyszał. Zrobiła mu miejsce, by sam się przekonał, że drzwi ani drgną. Potem podniosła wzrok na głośnik, z którego wydobywał się mechaniczny jazgot. Bez słowa zgodnie uznali, że najlepiej będzie odsunąć się kawałek. Wrócili na Bagburtę i przez moment... Przypatrywali się trzeciej osobie na pokładzie, która bezskutecznie starała się otworzyć drzwi. Kto się zamknął od środka? spytał Thor Ingar. Jeśli by tak było, to klamka by się ruszała. Więc o co chodzi? Dobre pytanie, pomyślała Katrin. Obawiała się jednak, że nieprędko znajdzie na nie odpowiedź. Sobota 14 stycznia, godzina 13:45. Halbiern Olsen stał przed domem na Fjallswe gór i patrzył na zapuszczoną elewację. Postawił ten budynek razem z teściem, kiedy Karla jeszcze żyła. Przez lata ich wspólnego życia dbało o niego, jakby zależało od niego ich małżeństwo. Kiedy tragicznie się skończyło, zupełnie zaniedbał dom. Przez lata mieszkał tu z córką i przez ten czas Anne-Marie zmuszała go, by naprawił tę czy inną rzecz. Po tym jednak, jak trafił do więzienia, a nastolatka zamieszkała na stałe z jego kuzynką, dom niszczał. Aż do teraz. Od jakiegoś czasu Halbiern planował bowiem generalny remont. Miał zamiar nie tylko odświeżyć budynek od zewnątrz, ale zupełnie przerobić wnętrze. Oczywiście pod czujnym okiem Katrin. Rozpoczynali nowe życie. I spodziewał się, że jeszcze dzisiaj przy dobrym winie zaczną planować, co i jak należy zmienić. W końcu mieli okazję, bo dotychczas los rzucał im kłody pod nogi. Teraz jednak było inaczej. Mogli liczyć na spokój. Olsen przypuszczał, że przez jakiś czas będzie wisiało nad nimi widmo nowotworu, ale ostatecznie przywyknął do niego na tyle, że nawet nie będą zwracać na nie uwagi. Nie mogło być inaczej, kiedy wszystko wreszcie zaczęło się układać. Halbiern obszedł w dom, zastanawiając się, jak zaawansowanych prac będzie wymagał remont. Kiedy wrócił pod główne wejście, rozbrzmiał dzwonek jego telefonu. Wyjął komórkę i ze zdziwieniem zobaczył, że to Anne Marie. Nie bywała. Od pewnego czasu miał wrażenie, że córka używa telefonu tylko do łapania pokemonów, przeglądania internetu i robienia zdjęć w tej czy innej aplikacji. W erze wysyłania snapów nawet pisanie SMS-ów stało się przeżytkiem. Erna umiera? Rzucił do słuchawki. Jezu, hal. To jedyny powód, na jaki wpadłem. Co takiego? W jakim innym celu mogłabyś dzwonić? Przez moment milczała. Doskonale zdawała sobie sprawę, że od najmłodszych lat on i Erna skakali sobie do gardeł, a potem było tylko gorzej. Kiedy Ann Marie zamieszkała z jego kuzynką, tradycyjny konflikt zbrojny przyrodził się w starcie nuklearne. Coś jest nie tak z promem, który płynie Katrin. Ale skąd? Proszę cię, ucięła. Jesteśmy w stałym kontakcie. Uśmiechnął się lekko i wszedł do domu. Właściwie powinien się spodziewać, że Katrin i Anne-Marie systematycznie ucinają sobie pogawędki za jego plecami. W pewien sposób były do siebie podobne i obie wybaczyły mu to, czego się dopuścił. Co z nim jest nie tak? spytał zrzucając ośnieżoną kurtkę. Włączę radio albo telewizor. Obawiam się, że... Nadal nie płacisz rachunków? Odchrząknął znacząco, kierując się do kuchni. Nie podłączyłem z powrotem telewizji. Ale prąd masz. Mhm, mruknął otwierając lodówkę. Mimo, że nie miał stałego dochodu, a zgromadzone oszczędności topniały w zastraszającym tempie. Zaopatrzył się w spory zapas piwa marki Feria Bior. I to bynajmniej nie dlatego, że było wybitne w smaku. Stanowiło bezpieczny trunek. Liost Pilsnar miał niecałe 3% i upicie się nim na dobrą sprawę graniczyło z cudem. Poza tym jednak dom rzeczywiście zdawał się ogołocony ze wszystkiego. Pod koniec tamtego roku odcięto prąd. Ale nie to było najpoważniejszym problemem. Po powrocie do Westmany Halbiern stał się persona non grata. Mimo, że został uniewinniony przez sąd, mieszkańcy nie zamierzali zapomnieć mu tego, co zrobił. Budynek zdemolowano wraz ze sprzętami, które znajdowały się w środku. Ostatecznie odkupił swoje winy i odbudował zaufanie społeczności. Teraz na powrót cieszył się respektem, jaki przysługiwał mu niegdyś z racji tego, że nosił wojskowy mundur. Mniejsza z tym, powiedział Anne-Marie. Mam nadzieję, że Katrin zrobi tam porządek, jak tylko się wprowadzi. Z pewnością. O ile zabierze ze sobą wszystkie oszczędności, a potem znajdzie pracę. Bo jeśli chodzi o ciebie, już dawno wspominałaś o promie. No tak, przyznała. Ma jakieś opóźnienie. Na KVF właśnie mówili, że zatrzymał się między Strejmoj a Nolsoj. Dlaczego? komu płynęła jakaś ławica. No i? Musieli ją przepuścić, czy jak. Jeśli wziąć pod uwagę, że w pierwszym rejsie nowych linii zapewne brali udział przedstawiciele duńskich mediów, byłaby to prawdziwa tragedia. Nie dość, że duńczycy drwili sobie, że farerskimi drogami nie da się jeździć, bo wciąż trzeba przepuszczać owce, to teraz jeszcze to? Nie wiem. Na razie nie dysponują oficjalnymi informacjami. I nie ma kontaktu z promem? Nie. Odparła Anne Marie i westchnęła. Dzwoniłam też do Katryny, ale chyba ma rozładowany telefon. Może. Choć byłaby to pierwsza taka sytuacja. Każdemu w końcu się zdarza. Halbiern otworzył piwo i usiadł przy stole. Mówisz, że są w Nolsa fierder? Aha. Jeśli mijają przylądek Kirkubenes, to nie będą mieli zasięgu. Tamto miejsce to prawdziwa czarna dziura. Ann Marie milczała przez moment i Olsen poczuł na ciele nieprzyjemne ciarki. Właściwie nie było powodu do niepokoju. Prom miało opóźnienie, co się zdarza, szczególnie w zimie. Cała podróż w styczniu zajmowała znacznie więcej czasu niż w szczycie sezonu, należało się liczyć z niewielkimi kłopotami. A mimo to coś nieprzyjemnego szarpnęło jego wyobraźnią. To niecodzienne, odezwała się w końcu córka. Czy ja wiem? To pierwszy rejs Horizont Ferger. Wszyscy spodziewali się drobnych komplikacji. Mam na myśli to, że prom zatrzymał się akurat w tym konkretnym miejscu. Przypadek. Dość podejrzany. Duża jest ta czarna dziura. Halbiern namyślał się przez chwilę. Dawno nie płynął na kontynent, ale swego czasu często robił kursy na pokładzie Smyril Line. O ile go pamięć nie myliła, zasięg znikał tylko na moment. Nie duża, odparł. Tym bardziej nie ma się czym przejmować. Nie? Gdyby ktoś chciał umyślnie zatrzymać tam statek, musiałby wykazać się najwyższą precyzją. Ale to możliwe? Wszystko jest możliwe. Zabrzmiało to złowrożnie. Halbiern spojrzał na miejsce, gdzie kiedyś stał telewizor. Jeśli kiedykolwiek żałował, że nie nabył nowego, to właśnie teraz. I właśnie teraz, na dobrą sprawę, uświadomił sobie, że jest odcięty od świata. Po odsiadce w duńskim zakładzie karnym nie kupił ani radia, ani laptopa. Zaszył się w swoich czterech kątach, być może wychodząc z założenia, że na zewnątrz nie czeka na niego nic dobrego. Jakby ten fakt potrzebował przypieczętowania. Olsen zapuścił gęstą brodę i nieco dłuższe włosy. Będąc w armii, zawsze nosił krótką fryzurę. W więzieniu golił głowę na łyso. Z jakiegoś powodu zmiana wydawała się adekwatna, a oprócz tego nie przeszkadzała Katrin. Przeciwnie, jego partnerka twierdziła, że Halbiern wygląda teraz jak jasnowłosy wiking. Powiedzieli coś jeszcze? Spytał. Nie, ale pokazują obraz Storshaun. Widać coś? Niespecjalnie. Nad Nolso wisi mgła. Reporter właśnie mówi, że wóz transmisyjny podjedzie do Argir. Może stamtąd będzie lepiej widać. Dotarcie ze stolicy do tej miejscowości zajmowało najwyżej kwadrans. Halbiernowi przeszło przez myśl że w tym czasie mógłby podjechać na Heygarnesgeta, Getta, gdzie mieszkała Erna. Szybko jednak odrzucił tę możliwość. Było wiele innych miejsc, w których mógł zobaczyć relacji i byłby mile widziany. Hal? Na pewno wszystko jest w porządku. A jednak milczysz. To nigdy nie jest dobry znak. Po prostu się zastanawiam. Popatrzył na piwo, zabachał się a potem opróżnił niewielką butelkę jednym haustem. Szybko wyszedł z domu, dopiero przy swoim starym Volvo uświadamiając sobie, że Anne Marie sama przez kilka chwil się nie odzywała. I jeśli by ktoś go pytał, to dopiero był zły omen. Podali więcej informacji, powiedziała, gdy usiadł za kółkiem. To znaczy? Podobno tuż przed tym, jak Morgenrede się zatrzymał, Rozległ się sygnał dźwiękowy. Syrena ze statku? Tak twierdzi jeden z mieszkańców pobliskiej wioski, ale nie wiedzą co to oznacza. Zapewne nic dobrego, uznał harbier. Uruchomił silnik, a potem zawrócił i zwolna skierował się z boczem ku owarii Kusiło go, by przyspieszyć, ale doskonale wiedział, że wystarczy chwila nieuwagi lub pech, a samochód potoczy się w dół. Mimo że na bieżąco odśnieżano i posypywano jezdnie solą, warunki na drogach pozostawiały wiele do życzenia. Starsi farerowie twierdzili nawet, że zanosi się na zimę stulecia i że mieszkańcy archipelagu przekonają się o tym już w nadchodzących dniach. Wiadomo coś jeszcze? Coraz więcej. Torszaun wypłynęła już jednostka MRCC. Poinformowała Anmarie, ale wątpię, żeby Straż Przybrzeżna cokolwiek pomogła. Olsen milczał, skupiając się na drodze. Nawet jeśli doszło do awarii, ten mały kuter nie podchoruje przecież takiego giganta, ciągnęła Ann-Marie. Mówili, że sam ładunek Rede waży dobre trzy tysiące ton. ann relacjonowała jeszcze przez chwilę wiadomości z mediów. Harbion bacznie się przysłuchiwał, choć zdawał sobie sprawę, że na tym etapie to jedynie spekulacje. Czymś trzeba było wypełnić czas antenowy. Konkrety pojawią się dopiero, gdy Straż Przybrzeżna nawiąże kontakt ze statkiem. Po chwili minął rzekę Fosse i zaparkował przy domu swojego przyjaciela, Johanna Berendsena. Wysiadł z auta, nie rozłączając się z córką, a potem zapukał do drzwi. Nie czekał na odpowiedź. Od razu pociągnął za klamkę. Drzwi były zamknięte, co na farojach stanowiło odstępstwo od normy. Na palcach jednej ręki można było policzyć domy, których właściciele w ogóle decydowali się na zamontowanie zamków. Który dziś? spytał halbiern. Czternasty. A zatem wszystko jasne. Johan Berendsen wybrał się na kontynent, aby uzupełnić zapasy towarów które oferował mieszkańcom Westmany po okazyjnych cenach. Zaopatrywał miasteczko właściwie we wszystko. Od najnowszych urządzeń z logo nadgryzionego jabłka po najmodniejszą bieliznę marki Change, duńskiej sieci, która powoli podbijała kolejne rynki. Część rzeczy składował w domu, dlatego należał do tych nielicznych, którzy zamykali drzwi. Olsen zaklął pod nosem i wrócił do samochodu. Erna w domu? Zapytał Anne-Marie. Nie. A Signar? Jest. Ogląda transmisję w salonie. Obecność partnera kuzynki wykluczała złożenie wizyty Anne-Marie. Przy kilku ostatnich spotkaniach z Signarem dochodziło do coraz większych scysji, a ostatecznie wszystko sprowadziło się do bijatyki. Halbjörn nie był zadowolony z tego, jak się wówczas zachował, ale na swoje usprawiedliwienie miał to, że próbował zobaczyć się z córką. Wracając myślami do tamtych chwil, miał wrażenie, że teraz stał się innym człowiekiem. Wtedy był gotów na wszystko. Kierował się impulsem i podejmował pochopne, nieprzemyślane decyzje. Teraz było inaczej. A przynajmniej tak mu się wydawało. Wsiadł do samochodu, zapuścił silnik, a potem wcisnął gaz do dechy. Koła zabuksowały na oblodzonym podjeździe, ale po chwili Volvo ruszyło naprzód. Halbiern skierował się ku wyjazdowi z miasteczka. Nie miał zamiaru siedzieć bezczynnie, nie wiedząc, co się dzieje z Katrin. Mówią, że straż podpłynęła do promu. I? Statek nie odpowiada na wezwania. Widzą coś? Pokazują coś na antenie? Olsen zbyt szybko wziął zakręt i przez moment samochód zdawał się nie słuchać kierowcy. Harbierna oblała fala gorąca, ale kiedy wyjechał na prostą, odetchnął. Minął stację benzynową po lewej i pomknął z boczem w dół. Szybko opuścił westmanę, jadąc jedyną drogą prowadzącą na południe. Dojazd do Argir w normalnych warunkach zabrałby mu najwyżej pół godziny. Teraz jednak sądził, że zjawi się tam najszybciej za 45 minut. Pokazuję Morgenredę i tę krypę Straży Przybrzeżnej. Przybili do promu? Nie, zatrzymali się w pewnej odległości. Dlaczego? Nie wiem. Gdzie są ustawione kamery KVF? Chyba na przylądku Kirkubenes. Sensownie, pomyślał Halbiern. Po czym podjął decyzję, że pojedzie na przylądek. Będzie miał z tego miejsca najlepszy widok na prom. I zapewne to właśnie tam zbiorą się służby. Nie podpływają bliżej? Zapytał z nadzieją w głosie. Nie. A co robią? Jeden z mundurowych wyszedł na dziób z megafonem. Dwaj pozostali są w sterówce, ale nie widać, co kombinują. Ojcem nie potrzebował więcej informacji. Wszystko wskazywało na to, że prom horyzont Ferger został porwany. Nie zważając na lód, Halbiern dodał gazu. Sobota 14 stycznia, godzina 14:03 Mocny podmuch wiatru niemal zwiał kaptur z głowy Katrin. Chwyciła go w porę, a potem ściągnęła sznurki po bokach. Mimo, że sztormówka była nieprzemakalna, Legard miała wrażenie, jakby była przemoczona do suchej nitki. Popatrzyła przez moment na mężczyznę, który siłował się z drzwiami, a potem pokręciła głową. Kiedy tylko ruszył z rufy w ich stronę, rozpoznała go. Dobrze się znali. Wcześniej tego dnia jadła śniadanie w jego towarzystwie. Był najbliższym przyjacielem Halbierna, a na dobrą sprawę może także jedynym. Brentsen kilka razy uderzył w drzwi, po czym odwrócił się i podszedł do dwójki stojącej przy relingu. Nawet w taką pogodę sprawiał wrażenie, jakby zszedł prosto z wybiegu dla modeli. Zawsze nosił markowe ciuchy i najwyraźniej miał w zapasie wersję na każde warunki atmosferyczne. Stylowa kurtka fialeraben musiała kosztować ze 3,5 i tysiąca koron. Biorąc pod uwagę, jak dobrą jakością odznaczały się lokalne wyroby odzieżowe, dla Katrin było to wyjątkowe marnotrawstwo, ale Johan musiał się wyróżniać. Co tu się dzieje, do kurwy nędzy? rzucił wyjmując telefon. I co jest z tym wyjącym? Jak na zawołanie sygnał ucichł. Berendsen Rozejrzał się, jakby to jego pytanie sprawiło, że zapanował spokój. Jest jakaś awaria? Nie wydaje mi się odparła Katrin. Wygląda raczej na zagrożenie. Zagrożenie? Niby jakie. Thor Ingar i Berendsen wymienili spojrzenia, jakby dopiero teraz dostrzegli się nawzajem. Skinęli sobie zdawkowo głowami Nie wiem, ale najwyraźniej odciął nas system bezpieczeństwa. Stwierdziła Katrin, wskazując na drzwi. A ty co tu robisz? Wyszedłem złapać zasięg. Prowadziłem ważną rozmowę z. Johan urwał, patrząc wymownie na chłopaka. A ty coś za jeden? Młody reporter przedstawił się, niespecjalnie zainteresowany rozmówcą. Nadal niepewnie wodził wzrokiem po okolicy. Jakby gdzieś mogły czaić się zarówno potencjalna sensacja, jak i coś groźnego. Dopiero kiedy Johan podał swoje imię i nazwisko, Estera się ożywił. Sporo o panu słyszałem. Katrin w to nie wątpiła. Nawet najbardziej szemrana działalność na wyspach stanowiła tajemnicę Policznela. Tutaj wszyscy wiedzieli o wszystkim, choć, jak już dwukrotnie się przekonała, nie zawsze byli skłonni dzielić się tymi informacjami z obcymi. Berenson nie odpowiedział, wpatrując się w Katrin. Tak czy inaczej, trzeba dostać się pod pokład. Nie mam zamiaru tu zamarznąć. Skuliła ramiona i kiwnęła głową. Masz jakiś pomysł? Nie, odparł cicho, rozglądając się, a przynajmniej żadnego, który byłby bezpieczny. Kiedy zbliżył się do relingu, wszyscy troje przechylili się przez poręcz i spojrzeli w dół. Zejście na niższy pokład wydawało się możliwe. Przy dobrej pogodzie Elegard być może nawet by na to nalegała, ale teraz wszystko było mokre, a wiatr targał nią nawet wtedy, gdy miała się za co złapać. — Spójrzcie — rzucił Thor Ingar. Podniosła wzrok i zobaczyła niewielką jednostkę podpływającą do promu od strony portów w Torshaun. Poznała ją bez trudu. Nieraz miała już do czynienia z MRCC. Przypuszczała, że podpłyną do samego Morgenrede. Ale Straż Przybrzeżna zatrzymała się w pewnej odległości. Co jest? Mruknął Johan. Elgard nie mogła niczego dostrzec. Przemknęło jej jednak przez myśl, że ktoś dobitnie zasugerował ratownikom, aby nie podpływali bliżej. A może to tylko czarnowictwo? Nie było o nie trudno w takiej sytuacji. Działo się coś niepokojącego. A aura przywodziła na myśl krainę Mordor lub Midgard podczas Ragnaroku, nordyckiego sądu ostatecznego. Popatrzyła na swoich towarzyszy. Obaj sprawiali wrażenie, jakby przyszły im na myśl same niepokojące konkluzje. – Nie ma sensu wyciągać pochopnych wniosków – odezwała się. – Przecież nic nie mówię – burknął Johan. – No ale wyglądasz, jakbyś zamierzał. Jakby to nie miało być nic dobrego. Bo nie powinni chyba się zatrzymywać, jeśli wszystko jest w porządku, prawda? Powiedział przyglądając się motorówce. Tymczasem podchodzą jak do trendowatego. Może coś jest między nami a tą jednostką? Zauważył Estere. Na przykład co? Thor Ingar wzruszył ramionami. A jeśli nie, to może chodzi o jakieś niebezpieczne zakażenie? Podsunął. Epidemię? Prychnął Johan. Nie możemy tego wykluczyć, odparł Ester. Może nałożono kwarantannę? Sen popatrzył na niego z niedowierzaniem. Hirst Hals to nie Kinshasa. Nie przywozi się stamtąd eboli do cholery. Katrin wpatrywała się w motorówkę. W ciekawych czasach przyszło nam żyć, pomyślała. Wybuch infekcji na pokładzie. Wszyscy od razu uznali za nieprawdopodobny scenariusz. Ale bez mrugnięcia okiem gotowi byli przyjąć, że prom u wybrzeży zapomnianych przez świat wysp owczych padł łupem terrorystów. – Jest wiele możliwości – powiedziała, jakby chciała przekonać samą siebie. – Z pewnością, ale… Johan urwał, kiedy dostrzegli, że jeden z członków straży przybrzeżnej wychodzi na pokład jednostki. Ratownik przyłożył megafon do ust. Rozległ się metaliczny skrzek. "MF Morgenrede", zaczął mężczyzna. "Otrzymaliśmy waszą wiadomość." "Jaką wiadomość?" zdziwił się reporter. Perensen i Katrin spojrzeli na siebie, ale się nie odezwali. "Potrzeba nam więcej informacji." kontynuował oficer straży przybrzeżnej. "O jakim zagrożeniu mowa? Dlaczego mamy się nie zbliżać?" Torszaun radio was nie odbiera. Spróbujcie na VHF. Monitorujemy wszystkie pasma. Elegard przełknęła ślinę. Wizje, jakie zaczynały pojawiać się w jej umyśle jedna po drugiej, nie były optymistyczne. Jeśli to możliwe, spróbujcie wycofać się do latarni morskiej Bordan. Powinniście na powrót znaleźć się w zasięgu sieci komórkowych. Katrina słuchiwała odpowiedzi, ale nikt z pokładu nie reagował. Potwierdzało to wszystkie jej przypuszczenia. Z pewnością na wyposażeniu promu był nie jeden megafon. MF Morgenrede, odezwijcie się, wołał dalej ratownik. Jeśli doszło do awarii systemów komunikacji, próbujcie alfabetem Morsa. Zamilkł na moment i obejrzał się na swoich towarzyszy. Odebraliśmy wasz pierwszy komunikat, ale nie dotarło do nas nic więcej. Jeszcze przez chwilę apelował o nawiązanie jakiegokolwiek kontaktu, aż w końcu zrezygnował. Odłożył megafon i wrócił do sterówki, zapewne żeby skonsultować sytuację z przełożonymi. Jedno było dla Katrin pewne: nikt nie miał zamiaru podejmować niepotrzebnego ryzyka. W świecie, w którym jedna ciężarówka na nicejskim bulwarze okazywała się zabójczą bronią, należało zachować najwyższą czujność. Cała trójka milczała. Z jakiegoś powodu rozmowa na temat tego, co się działo, zdawała się nie na miejscu, jakby mogła pogorszyć ich sytuację. Zawodzący złowrogo wiatr z pewnością nie pomagał. Trzech mężczyzn na łodzi przed nimi wyszło na pokład. Stanęli z lornetkami na dziobie. Na co oni czekają? zapytał Thor Ingar. Najwyraźniej na odpowiedź odparł Johan. Katrin nie przypuszczała, aby się jej doczekali. Potarła skronie, zastanawiając się, czy istnieje jakakolwiek inna możliwość poza atakiem terrorystycznym. Odrzucała jednak jedną koncepcję po drugiej. Co takiego mogłoby się wydarzyć? A może to jej umysł przesiąknął wszystkim tym, co działo się w kontynentalnej Europie, i nie był dostatecznie otwarty? Jeśli tak, to bojownicy Isis najwyraźniej osiągnęli cel, sprawili, że takie osoby jak ona ogarniał nie tyle strach, ile paranoja. Mężczyźni na łodzi jeszcze przez chwilę obserwowali, co się dzieje na pokładzie promu, a potem odstawili lornetki od oczu. Dość tego rzucił sen. Czas coś zrobić. Co konkretnie? spytała Katrin. Wyważymy te drzwi. Są zabezpieczone, Johan. Nie tak jak w kokpicie samolotu. Z pewnością nie, przyznała. Co nie znaczy, że da się je sforsować bez odpowiednich narzędzi. Są na wyciągnięcie ręki. Rozejrzała się i wymownie rozłożyła ręce. Gdzieś musi być sprzęt gaśniczy, prawda? – Wystarczy nam niewielka siekierka i trochę wytrwałości – powiedział Berendsen. – A tego drugiego mam teraz w nadmiarze. Spojrzał na telefon, zaklął pod nosem, a potem schował go do kieszeni. Ruszył w kierunku rufy, szukając zestawu ratunkowego. Elegard musiała przyznać, że rozmował całkiem logicznie. Nie pamiętała, czy na pokładzie umieszczono takie narzędzia, ale była pewna, że pod nim nieraz je widywała. Śnieg z deszczem na moment odpuściły i Katrin, korzystając z okazji, zdjęła kaptur. Zimny powiew wiatru na mokrych włosach sprawił jednak, że szybko z powrotem okryła głowę. Kątem oka zdążyła dostrzec, że Thor Ingar wyjął aparat z futerału i zaczął odkręcać obiektyw. To nie pora na zdjęcia. Co? Wskazała na korpus, który trzymał w jednej ręce, drugą grzebiąc w torbie. Był tak pochłonięty tą prozaiczną czynnością, że ledwo zauważył obecność Katrin. Elegard obróciła się do niego. Co robisz? zapytała. Zmieniam 24,70 na 7400. Uniosła brwi, ale nie dopytała, bo Tor Ingar szybko wyjął większy obiektyw i przymocował go do aparatu Sony. Naraz zrozumiała, że oni także w istocie mają lornetkę. Nie zastanawiając się długo, sięgnęła po aparat. Ej! Spokojnie, jestem funkcjonariuszką policji. Było, z tego co słyszałem. Źle słyszałeś, odparła zdejmując zaślepkę z obiektywu. Podobno została pani zwolniona. Nie. Więc odeszła pani sama? Przecież mówię ci, że nadal pracuję w policji. Nie wierzę. Popatrzyła na niego z rezerwą, a potem spojrzała przez wizjer. Niebywałe, mruknęła. Co takiego? Że reporterzy nawet w takiej chwili starają się zdobyć newsa. Korzystam z okazji. Wzruszył ramionami. Nic się nie pali, nic nie wybucha. Równie dobrze mogę zadać kilka pytań. Tyle, że nie uzyskasz na nie odpowiedzi. Co pani szkodzi, coś zdradzić? Nic mi nie szkodzi, ale nie czuję też potrzeby. Przyjrzała się trzem mężczyznom na motorówce. Powiedzieć, że wyglądali na zmartwionych to nie powiedzieć nic. Straż przybrzeżna na Afarojach nie miała wprawdzie dużo do roboty jej zadania sprowadzały się głównie do przeganiania aktywistów protestujących przeciwko połowom Grindwali. Ale byli to zaprawieni w bojach marynarze. Właściwie urodzone wilki morskie. A na takich ludziach z zasady niewiele rzeczy robi wrażenie. Ci trzej byli przerażeni. Widzi pani coś? Nic, co mogłoby okazać się pomocne. Mogę? Oddała mu aparat i powiodła wzrokiem po pokładzie. sen najwyraźniej znalazł to, czego szukał. Szedł w ich kierunku z dwoma toporkami i apteczką. Chyba nadal próbują nas wywołać, zauważył Esterę. Albo rozmawiają z Torszaun. Nie sądzę. Kapitan naciska gruszkę, chwilę porusza ustami, czeka dość krótko, a potem znowu naciska i mówi. Ewidentnie nikt mu nie odpowiada. Katrin ruszyła w stronę nadbudówki. Chłopak obrócił się i poszedł za nią. Dlaczego mu nie odpowiadamy? Nie wiem. Przecież nawet jeśli doszło do... Zaraz się przekonamy, nie ma co gdybać. Ucięła wskazując na Johana, który zamachnął się jednym z toporków i wbił go w drzwi. Rzeczywiście nie miały wiele wspólnego z pancernymi przesłonami, które stanowiły standardowe wyposażenie w transporcie lotniczym. Najwyraźniej na jednostkach morskich zdarzyło się jeszcze zbyt mało tragedii, by o tym pomyślano. Przebicie się przez drzwi zabrało im tylko chwilę, ale klamka po drugiej stronie również była unieruchomiona. System zablokował wszystko na amen. Mruknął Johan. Nie wiedziałem, że mają tutaj takie rzeczy. To nowy prom. Na Smyrilu z pewnością takich nowinek nie uświadczysz. Mimo to wolałbym teraz być właśnie na nim. Stwierdził Thor Ingar. Ten dziewiczy rejs jest coraz bardziej podobny do inauguracji Titanika. Berenson nie odpowiedział, uderzając po raz kolejny w drzwi. Elegard podniosła drugi toporek i zaczęła pomagać Johanowi. Robiła to jednak z pewną ostrożnością. Od operacji minęło wprawdzie już sporo czasu, ale miała wrażenie, że przy mocniejszym uderzeniu coś sobie na naderwie. W końcu udało im się poszerzyć wyrwę na tyle, że można było przejść na drugą stronę. Katrin powstrzymała Johanna ruchem ręki, a potem sama zajrzała przez dziurę. Oświetlenie przeszło w stan alarmowy, emitując czerwone, pulsacyjne światło. W klatce schodowej panowała zupełna cisza. Elegard pożałowała, że nie zabrała ze sobą w rejs służbowego heklera und Kocha. Nic nie stało na przeszkodzie, ale uznała, że skoro opuszcza szeregi policji, nie powinna w ostatnich dniach nosić broni. Zostawiła ją w komendzie przy Helm Torwet jakieś 1300 kilometrów stąd. Tor Ingar właściwie miał rację. Złożyła już wypowiedzenie Kielt Moslund nawet je podpisał, ale stanie się skuteczne dopiero od przyszłego tygodnia. Do tego momentu formalnie nadal była funkcjonariuszką duńskiej policji, w stopniu wicepolitikomiser i poczuwała się do swojej roli. Pójdę przodem, zaproponował Johan. Zignorowała go i przedostała się na drugą stronę. Rozejrzała się niepewnie, jakby gdzieś w czerwonym blasku miało czychać niebezpieczeństwo. Potem ruszyła schodami w dół. Pomyślała, że według wszelkiego prawdopodobieństwa przed wejściem na korytarz natknął się na kolejne zamknięte drzwi. I gdziekolwiek dalej się skierują, sytuacja będzie taka sama. Nie pomyliła się. Kiedy dotarli pod pokład, udało im się sforsować przejście na korytarz, ale wszystkie drzwi prowadzące do kajut, mesy i klatek schodowych były zablokowane. Johan otarł pot z czoła. Będziemy tak chodzić i demolować cały statek? Zapytał Esterę. Jak dla mnie to czysta przyjemność, oświadczył Berendsen. Elegard w to nie wątpiła. Nie jeden farer oddałby wiele, żeby zniszczyć trochę duńskiego mienia. Zachowała jednak to spostrzeżenie dla siebie. W porządku, rzucił Thor Ingar. No, ale mamy jakiś konkretny cel? Katrin skinęła głową. Powinniśmy dostać się na mostek. Którędy? Tego akurat nie wiem. Więc może zanim zaczniemy rozwalać kolejne drzwi, rozeznamy się w sytuacji. Oddała mu toporek to i zaczęła wypatrywać planu pokładu. Szkoda, że nie zwróciła większej uwagi na to, co mówili przedstawiciele linii Horizont Ferger podczas krótkiego poczęstunku w jednej z restauracji. Z okazji dziewiczego rejsu. Przygotowano krótką prezentację promu Morgenrede, ale większość pasażerów nie słuchała, czekając na kolejny punkt programu występ jednej z najbardziej uzdolnionych farerskich piosenkarek. W dodatku częstowano lampką wina na koszt firmy. Ostatnią rzeczą, o jakiej myślała wtedy Katrin, było to, że kilkanaście godzin później przyjdzie jej przebijać się przez korytarz, niszcząc przy tym drzwi. W końcu udało jej się znaleźć plan statku. Niestety obejmował jedynie pokład, na którym się znajdowali i nie okazał się zbyt pomocny. Strzepnęła wodę ze sztormówki, a potem sięgnęła po kostkę białej czekolady. Przez moment nasłuchiwała. Jeśli pasażerowie na tym pokładzie zostali zamknięci w kajutach, najwyraźniej przyjęli to ze spokojem. Nie słyszała żadnych zaniepokojonych nawoływań ani nerwowych krzyków. Dziwne. Gdyby poczuła, że statek gwałtownie hamuje, a potem nie mogła otworzyć drzwi, raczej nie byłaby dobrej myśli. Nikt nie powinien być, może poza wyjątkowymi optymistami. A może to ona była wyjątkową pesymistką. Odsunęła od siebie to pytanie i przyjrzała się zawieszonemu na ścianie schematowi. Po chwili zrozumiała, dlaczego nie dobiegają głosy żadnych zdenerwowanych pasażerów. Ruszyła z powrotem do towarzyszy, słysząc, że Berendsen zabrał się do rozbijania kolejnych drzwi. O ile dobrze zapamiętała plan, prowadziły do niewielkiej salki konferencyjnej. Johan? odezwała się. Uderzył z impetem, jakby drzwi były powodem, dla którego działo się to wszystko. Poczekaj, nie ma na co. Chcę się dowiedzieć, o co tu chodzi. Tam się tego nie dowiesz. Ostrze przebiło płytę, a Berendsen obejrzał się przez ramię, posyłając jej pytające spojrzenie. Katrin wyjaśniła, co znajduje się za drzwiami. Wyrwał toporek, rozszerzył nieco otwór, a potem spojrzał przez niego na drugą stronę. Rzeczywiście, przyznał. Stół konferencyjny i krzesła na niewiele nam się zdadzą. Mam serdecznie dosyć tego pieprzenia. Którędy do kolejnej klatki schodowej? Problem w tym, że nie ma tu żadnej. Co takiego? Jest tylko winda na końcu korytarza. Żartujesz. Jak to możliwe? Katrin zawinęła ostatnie kostki czekolady i schowała je do kieszeni. Przemknęła jej przez głowę, że może to całe jej zapasy na najbliższą przyszłość. Nie, nie mogło być tak źle. Jeśli Johan znalazł łapteczkę, z pewnością gdzieś tutaj znajdowały się zestawy ratunkowe. Otwieracze do puszek, konserwy, woda, zdatna do picia. No, ponagił ją Berendsen. — Przecież nie może tu być wyłącznie winda. A jednak. Na pewno są schody na wypadek jakiejś sytuacji kryzysowej, takie jak ta. Nie ma, odparła i westchnęła ciężko. Są dopiero pokład niżej. Na tym nie było potrzeby ich montować, bo nie ma tutaj kajut, ani szalup ratunkowych, z których można by w razie... To co tu jest do cholery? Pomieszczenia gospodarcze, sale konferencyjne, mała biblioteka, salki kinowe i parę innych rzeczy. Przez moment rozglądali się po pokładzie. Rzeczywiście wydawał się niewielki, stanowił tylko namiastkę tego, co znajdowało się niżej. Brensen trwał w milczeniu, aż w końcu odchrząknął i wskazał na przedziurawione drzwi. Może jest tam jakiś awaryjny sposób komunikacji z resztą statku, zauważył. Może. Bez wcześniejszej pewności siebie powiększał otwór w drzwiach. Katryn przypatrywała mu się przez moment, a potem podała toporek Torowin Ingarowi. Nie miała złudzeń, że po drugiej stronie znajdą cokolwiek pomocnego. Wszystko wskazywało na to, że byli uwięzieni na dobre. Ledwo Johanowi udało się przebić zamarli. Z głośników pokładowych doszedł cichy szum. Katrin spodziewała się usłyszeć awaryjny komunikat z automatu, ale nic nie przerywało szmeru. Ktoś włączył nadawanie, stwierdził Estera. Berendsen i Elegard nie odpowiedzieli. Czekali. Po chwili do szumu dołączył wyraźny, jednostajny odgłos. Ciężki, nieco przyspieszony, chrapliwy oddech. Potem porywacz w końcu się odezwał. Sobota, czternasty stycznia, godzina czternasta dziesięć. Ograniczenie na drodze krajowej numer 21 wynosiło 80 km na godzinę. Ale nawet najbardziej buntowniczy kierowcy mieliby problem ze złamaniem tego przepisu w zimie. Halbier jednak nie zamierzał tracić ani chwili. Znacznie przekroczywszy dozwoloną prędkość, pędził w kierunku stolicy. Zwalniał jedynie przed nieco ostrzejszymi zakrętami, a potem starał się wchodzić w nie ze stałą szybkością. Wiedział, że aby nie wpaść w poślizg, lepiej utrzymywać obrót ku mniej więcej na tym samym poziomie co przy wejściu w zakręt. Zbyt późne hamowanie było równie niebezpieczne jak dodawanie gazu po środku zakrętu. Tuż przed niedużą miejscowością Kwiwik nie miał jednak wyjścia. Musiał zwolnić, a ostatecznie się zatrzymać. Droga była zablokowana przez radiowóz, przed którym stał wysoki funkcjonariusz. Olsen wysiadł z samochodu i rzucił mu ponure spojrzenie. Co tu się dzieje? Zapytał rozglądając się. Muszę się dostać do torszaun. Tędy pan nie przejedzie. Halbiern odwrócił się i rozłożył ręce. A rędy? Nie ma innej drogi. Funkcjonariusz bezradnie wzruszył ramionami, a Olsen przeklął w duchu pogodę. Opady znacznie zelżały. Ale wzmagał się wiatr, nawiewając na drogi coraz więcej śniegu. Pługi wprawdzie pracowały 24 godziny na dobę, ale hałdy na zboczach mogły się osunąć i zablokować przejazd na południe. Olsen podszedł do policjanta, a ten drgnął nerwowo. Proszę zostać w samochodzie. Słucham? Funkcjonariusz położył dłoń na kaburze pistoletu, a drugą wyciągnął przed siebie. Proszę nie podchodzić. Spokojnie. Nic się nie dzieje. Nie będę prosił po raz trzeci. Skąd te nerwy? Halbien zmarszczył czoło, przyglądając się rozmówcy. Mimo wszechogarniającego chłodu, mundurowy sprawiał wrażenie, jakby było mu stanowczo za gorąco. Panie Olsen, proszę natychmiast wrócić do auta. Policjant robił wszystko, by jego głos brzmiał spokojnie, ale widać było wyraźnie, że jest roztrzęsiony. Halbiern próbował przypomnieć sobie, czy kiedykolwiek spotkał tego człowieka, ale nie potrafił wyłowić niczego z pamięci. Nie dziwiło go, że sam został rozpoznany, chcąc nie chcąc. Stał się na archipelagu niejako celebrytą. Stać! krzyknął w końcu funkcjonariusz, odpinając kaburę. Olsen się zatrzymał. — Spokojnie — powtórzył Halbier. Co się dzieje? — Proszę natychmiast, śpieszę się do Torsza. Słyszał pan, co tam się dzieje? Funkcjonariusz powiódł wokoło wzrokiem, jakby gdzieś między pryzmami śniegu czaił się jego przełożony, tylko czekając na to, by zrugać go za niepotrzebne rozmowy z byle cywilem. Z trudem przełknął ślinę. Mógł mieć najwyżej dwadzieścia parę lat, pomyślał Olsen. Zapewne niedawno rozpoczął służbę i wszystkie dotychczasowe wezwania, na jakie się stawiał, otrzymywał pod numerem 351448. Był to specjalny telefon do zgłaszania wypadków drogowych z udziałem owiec. Więc? rzucił Halbiern Wie pan, co się dzieje, czy nie? Tak. Podawali przez radio. Olsen skinął głową i spojrzał przed siebie. W oddali rysowały się zbocza, na których rozciągała się niewielka osada, a przy pobliskiej Vikarbegur widać było pierwsze zabudowania. — Muszę wiedzieć, co dzieje się z tym promem — odezwał się Halbjern. — Rozumiem, ale niech mnie pan przepuści. Jakoś sobie poradzę. Funkcjonariusz uniósł, pytając o brwi. Droga dalej jest nieprzejezdna, tak? spytał Olsen. Stąd ta blokada? Nie. W takim razie o co chodzi? Dostałem rozkaz, żeby nikogo nie przepuszczać. Halbiern zacisnął pięść i przez moment trwał w bezruchu. Znał doskonale ton, który usłyszał w głosie rozmówcy. Pamiętam go z wojska. Świadczył tylko o jednej rzeczy. Posługujący się nim człowiek niedawno skończył szkolenie i był na etapie bezkrytycznego wykonywania wszystkich poleceń przełożonego. Nie było sensu dyskutować z policjantem. Olsen zerknął na plakietkę z nazwiskiem Magnusen. Na jak długo ma pan zamknąć przejazd? Nie powiedziano mi tego. Olsen cofnął się do samochodu i wyjął ze schowka paczkę papierosów. Przy Katryn nie palił, ale kiedy była w Danii, szybko nadrabiał to, czego nie zdążył wypalić podczas jej pobytu. Teraz będzie musiał zmienić nawyki. Osłonił dłońmi płomień z zapalniczki, a potem podszedł do Magnusena. Mogę skorzystać z radia? Że co, proszę? Jestem przekonany, że pański przełożony mnie przepuści. Muszę tylko z nim się skontaktować. Policjant przystąpił z nogi na nogę, niepewny, czy Olsen nie mija się z prawdą. Naprawdę zależy mi na czasie, dodał halbier. Nie wiem, co tam się dzieje, a w radiu niczego konkretnego nie podają. Rozumiem, ale zadzwoniłbym do komendanta, gdyby nie to, że nie mam telefonu. Magnusen popatrzył na niego jak na wariata. Rachunki sferia tele okazały się zbyt dużym obciążeniem. Panie Olsen, niech pan da spokój, przerwał harbion. To tylko chwila rozmowy. Ja pojadę dalej, pan będzie strzegł przejazdu jak Heimdal Bifrostu. Zgoda? Policjant sprawiał wrażenie, jakby przez moment w istocie się zastanawiał. Olsen przypuszczał, że tylko dzięki temu, że w ostatnim czasie odegrał kluczową rolę w pewnym śledztwie. Nie pozostało to bez echa wśród mundurowych. Utarł bowiem nosa duńskim organom ścigania. Nie mogę tak po prostu udostępnić cywilowi naszej częstotliwości. Najwyraźniej utarł niewystarczająco. Rozumiem, że wicepolitikomisser Elegard jest na statku, ale skąd pan o tym wie? Znamy listę pasażerów. Nagle Olsen się ożywił. Wiecie coś więcej? Nie, tylko tyle. Podano nam ją przed momentem. Mieliśmy się zapoznać i kontaktować z komendą, jeśli któreś z nazwisk wyda nam się podejrzane. A więc to porwanie? Nie wiem. Nic nam nie mówią, naprawdę. Olsen zaciągnął się głęboko i niedbale wskazał na radiowóz. — Niech pan mnie wpuści tam na chwilę, to wszystkiego się dowiemy. — Nie mogę. Poza tym to nie mój przełożony wydał rozkaz. — A kto? — Sigwald Nolse. Imię i nazwisko podziałało na halbierne jak grzmot zapowiadający burzę. Jeśli z którymkolwiek farerem na wyspach jego relacje zmieniały się o 180 stopni, to właśnie z postawnym, łysym Nolsem. To on zamknął Halbierna w areszcie śledczym, przesłuchiwał, później współdziałał, a ostatecznie. Ostatecznie trudno było stwierdzić, na jakiej są stopie. Być może przez ostatni rok wykształcił się między nimi obustronny szacunek. Ale opierający się na typowo męskiej, szorstkiej relacji, takiej, która przy kilku niefortunnych słowach, mogła przerodzić się w konflikt. Coś nie tak? spytał Magnusen. Nie, wszystko w porządku. Oczywista bzdura, choć nie ze względu na fakt, że to Nolse zarządził blokadę drogi przez chwilę. Liczyły się implikacje, a te były bezsprzeczne. Jeśli powierzono tę sprawę Sigwaldowi, nie mogło chodzić o osuwający się śnieg czy potrącenie owcy. Nolse zajmował się wyłącznie przestępstwami największego kalibru zabójstwami. A czy to możliwe? Na dawnych farojach przez lata nie doszło do żadnego morderstwa, a teraz kolejne miałoby się zbiec w czasie z pierwszym aktem terroryzmu na terytorium archipelagu. Jeśli w istocie tak było, wnioski nasuwały się same. Tym bardziej muszę skorzystać z radia powiedział Harbjern, ruszając w kierunku policyjnego wozu. Panie Olsen! spokojnie. Sigwald nie będzie miał nic przeciwko. Stój! Najwyraźniej czas na uprzejmości się skończył. Halbiern zatrzymał się, a potem powoli odwrócił. Zgodnie z tym, czego się spodziewał, zobaczył wymierzony w siebie pistolet. Spojrzał na chłopaka, na papierosa dymiącego z pomiędzy palców, a potem się zaciągnął. Magnusen ciężko oddychał. Kurwa, mać! rzucił, jakby to miało wszystko tłumaczyć. Gdziekolwiek pan się zjawia, tam od razu są problemy. Tak mówią. I mają rację. Halbiern wskazał pistolet i pokręcił głową. Schowa pan tę broń? Policjant wyglądał, jakby na to jedno ustępstwo był w stanie pójść. Namyślał się przez chwilę, ostatecznie zapewne dochodząc do wniosku, że celowanie do byłego żołnierza przyniesie więcej szkód niż korzyści. Włożył pistolet do kabury. Ale jej nie zapiął. Halbier podwinął rękaw i spojrzał na stary zegarek. Stracił sporo czasu na przepychanki, podczas gdy Katrin mogła w tej chwili zmagać się z sytuacją kryzysową. Ale co takiego mogło się dziać na pokładzie? Olsena nachodziły czarne myśli, ale na dobrą sprawę nie miał choćby szczątkowej informacji, na podstawie której mógłby spekulować. Stwierdził, że najwyższy czas to zmienić. Jeśli kiedykolwiek zamierzał wykorzystać uznanie, jakie udało mu się w ostatnim czasie zyskać, to teraz nadszedł odpowiedni moment. Niech pan go sam wywoła, zaproponował Olsen. I powie, że czekam tutaj na niego. Nie sądzę, żeby miał przyjechać z Torshaun, tylko dlatego, że nie ma go w Torshaun. Nie? Jest gdzieś niedaleko. Halbiern stryknął niedopałkiem w śnieg. Nie bez powodu kazał zamknąć westmana we Górin, akurat na tym odcinku. Magnusen wydawał się skołowany. Ewidentnie nie miał pojęcia, jaki był powód wydania takiego rozkazu. To gdzieś tutaj znaleziono ciało dodał Halbiern. Słucham? W okolicy znajdują się zwłoki. Olsen rozejrzał się po zaśnieżonych zboczach. Na ile sposobów mam to jeszcze ująć, żeby pan to zrozumiał? Chwilę później funkcjonariusz wywołał Nolsego. Kilka pierwszych prób nie przyniosło żadnego rezultatu. Halbierny sądził, że Sigwald opuścił radiowóz, aby zbadać miejsce zdarzenia. Za którymś razem jednak policjant Storszaun w końcu się odezwał. W charakterystyczny dla siebie burkliwy sposób, jakby właśnie przeszkodzono mu w zadaniu najwyższej wagi państwowej. Magnusen przez chwilę z nim rozmawiał, ale mówił zbyt cicho, by Olsen mógł dosłyszeć, co konkretnie mu przekazuje. Po chwili młody funkcjonariusz wychylił się z auta. Pyta, czy wie pan, gdzie jest park przy Atuni? To nie żaden park. Funkcjonariusz sprawiał wrażenie, jakby nie pojął tej uwagi. Niech mu pan powie, że niemal całe życie spędziłem w westmanie, mruknął Olsen. Kwiłk dla mnie to jak dla niego argir. Niemal przydomowe podwórko. Policjant milczał. Tak, wiem, gdzie jest ten żywopłot i kilka ławek przy atuni, bąknął halbiern. Świetnie. Mundurowy na moment zniknął w radiowozie. Po chwili wysiadł i zamknął drzwi, co nie mogło być dobrym sygnałem. Halbiern liczył na to, że pierwszą rzeczą, którą zrobi Magnusen, będzie odblokowanie drogi. Mówi, że będzie tam na pana czekał, odezwał się policjant. Więc może mnie pan przepuścić? Dostałem na to zezwolenie, ale najpierw muszę pana pouczyć odparł nieco zakłopotany chłopak. Ma pan zaparkować przy Kirkiu Wegur i poczekać, aż ktoś się po pana zgłosi. Nad rzeką przeciągnięto taśmy policyjne i, rozumiem, mam się nie wychylać. Chyba zależy im na tym, żeby możliwie jak najmniej osób pana zauważyło. Mniejsza z tym, przesunie pan ten wóz, czy nie? Nie mniejsza, zaoponował Magnusen. Dostałem jasny rozkaz, żeby się upewnić, że. Może być pan pewien, że będę niewidzialny. A teraz niech mnie pan w końcu przepuści. Chwilę później stare Volvo mknęło już w stronę Kwiwik. Halbier nie spodziewał się, że Nolse okaże daleko idącą wolę współpracy, ale najwyraźniej go nie docenił. Widocznie dochodzeniowiec miał w sobie trochę empatii. Olsen zaparkował na parkingu nieopodal cmentarza i zerknął na godzinę. Nie miał czasu na zabawy. Wysiadł z auta i ruszył w kierunku policyjnych taśm. Kawałek dalej znajdował się charakterystyczny parawan, nigdy nie zwiastujący niczego dobrego. Przed nim stał łyzy policjant, który od razu przykuwał uwagę swoją potężną sylwetką. Ledwo zobaczył halbierna, z dezaprobatą pokręcił głową. – Miałeś czekać w samochodzie. – Nie mam czasu. – Katrin jest na tym promie. – Wiem. – Co jeszcze wiesz? – Że mamy tutaj trupa. Odparł Sigwalt, zerkając w stronę parawanu. A w cieśninie porwaną jednostkę więc to akt terroryzmu? Tak. Skąd ta pewność? Boskur wysyn ogłosił swój manifest. Sobota, 14 stycznia, godzina 14:53. Katrin siedziała na miękkim dywanie, opierając się o ścianę. Była sama na korytarzu. Tor Ingar i Johan weszli do sali konferencyjnej i gorączkowo poszukiwali czegokolwiek, co mogłoby im się przydać. Na dobrą sprawę, chyba nie bardzo wiedzieli czego. Legard potrzebowała chwili, by przetrawić wszystko to, co usłyszała. Zamachowiec mówił krótko, raptem minutę lub dwie, ale jego słowa odbijały się echem w jej głowie. Z głosu wnosiła, że ma od 35 do 40 lat. Wydawał się dobrze przygotowany do zadania, był opanowany. Właściwie mówił, jakby relacjonował jakieś odległe zdarzenia, a nie sytuację, którą sam stworzył. Konkretów było niewiele. Na początku porywacz zaapelował o spokój i poinformował, że przejął kontrolę nad jednostką. Oznajmił, że wszystkie windy są zablokowane, a zamki w drzwiach zdezaktywowane. Nikomu rzekomo nic nie groziło, o ile pasażerowie nie zaczną przemieszczać się po statku. Niebawem miał przedstawić swoje żądania, ale najpierw chciał zapewnić wszystkich, że są częścią czegoś, co na zawsze zapisze się w historii nie tylko wysp, ale także całej Europy. Dodał, że realizuje misję której wielu podjęło się przed nim, ale nikt nie zrobił tego z odpowiednią determinacją. On miał zamiar to zmienić. Na koniec dodał, że wziął zakładników i to, co nastąpiło po tym, wybrzmiewało najgłośniejszym echem w myślach Katrin. Jestem uzbrojony, oświadczył i zacznę zabijać wszystkich na pokładzie, jeśli zbliży się do nas jakakolwiek jednostka. Elgard uważała, że nie sposób będzie utrzymać tego przekazu w tajemnicy. Dotarł nie tylko do pasażerów, ale także do straży przybrzeżnej i wszystkich, którzy do tej pory musieli zgromadzić się na przylądku Kirkubenes. Wyraźnie słyszała, że włączone były także głośniki na pokładzie słonecznym. Oparła głowę o ścianę i zamknęła oczy. Powinna się tego spodziewać. W ostatnim czasie wszystko zaczęło układać się zbyt pomyślnie, by taki stan rzeczy mógł trwać. Zmierzali z Halbiernem w dobrym kierunku. Oboje z optymizmem patrzyli w przyszłość. A Katyn rozmawiała nawet z Ann-Marie o tym, by dziewczyna wróciła do domu. Udało jej się zresztą uzyskać wstępną deklarację. ann postawiła jednak warunek, że budynek przy Fialzwegur musi zostać wyremontowany. Legard bynajmniej nie dziwiła się takiemu ultimatum. Stan rudery jej też spędzał sen z powiek. Katrin! rozległ się głos Berendsena. Podniosła się i weszła do salki. Dwóch mężczyzn z prawdziwą pasją zajęło się przeszukiwaniem. Otworzyli szafki i wyrzucili z nich wszystkie rzeczy. W jednej z szafek znaleźli butelki wody, trochę batonów i orzeszków. Najwyraźniej namiastka Kateringu zawsze musiała być na miejscu. Johan podał Katrin wodę. Musimy działać, stwierdził. W normalnych okolicznościach odpowiedziałaby, że muszą zrobić dokładnie odwrotnie. Te jednak do normalnych nie należały. Gdyby jednostka została porwana na wodach przybrzeżnych Danii, w okolicy natychmiast zaroiłoby się od służb, które znały się na rzeczy Jeśli nie duńskich, to niemieckich. Szybko podjęto by czynności, które były w takiej sytuacji konieczne, poczynając od próby nawiązania kontaktu z zamachowcem. Służby w Europie od lat szkolono do radzenia sobie z takimi ludźmi, tutaj jednak działo się inaczej. Znamienne było już to, że wysłano straż przybrzeżną. Ci ludzie świetnie radzili sobie z poskramieniem morderczego żywiołu, jakim było morze, ale nie mieli żadnego doświadczenia w walce z ludzką naturą. Katrin wiedziała, że wiele będzie zależało od tego, jak zachowają się pasażerowie. Zanim przypłyną posiłki z kontynentu, to na ich barkach będzie spoczywała odpowiedzialność za rozwój sytuacji. Ona zaś była prawdopodobnie jedyną osobą na promie, która miała jakiekolwiek doświadczenie policyjne. Nie pozostało jej nic innego, jak uznać, że to obliguje ją do działania i do zebrania grupy, która podejmie próbę ratunku. Bierność mogła mieć tylko jeden finał. I Katrin bez trudu wyobraziła sobie nagłówki w jutrzejszej prasie. Solidarność w internecie wyrażoną poprzez zamieszczanie wszędzie farerskich flag czy analizy prowadzone we wszystkich programach publicystycznych na świecie, które będą miały na celu ustalenie, czy tragedii dało się zapobiec. Elekart napiła się wody i odstawiła butelkę na stół konferencyjny. Zgoda. Powiedziała po chwili. Tak po prostu sądziłem, że nie mamy innego wyjścia. Albo my będziemy działać, albo on. Ester na moment przerwał przetrząsanie ostatniej szafki i obejrzał się na pozostałych. Więc od czego zaczniemy? Dobre pytanie, pomyślała Elegard. Podjąć decyzję, by nie siedzieć biernie, to jedno, ale wcielić w życie jakikolwiek plan. To zupełnie co innego. Zwłaszcza jeśli jest się zamkniętym na pokładzie, który z punktu widzenia ewakuacji nie jest zdatny do niczego i w sytuacji awaryjnej został odcięty od reszty statku. – Ma pani broń? – spytał Thor Ingar. – Nie. – spojrzała na Johanna. Na końcu języka miała pytanie, czy nie jest uzbrojony. Była to absurdalna myśl, ale właściwie uzasadniona. Johan handlował wszystkimi, zapewne ze wszystkimi. Na jego miejscu dla bezpieczeństwa zaopatrzyłaby się choćby w paralizator. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Bez powodu. Brentsen pokiwał głową i uciekł wzrokiem, jakby ciągnięcie tego tematu w towarzystwie reportera było wyjątkowo kłopotliwe.